Za nami kolejne odsłony warsztatów kulinarnych organizowanych przez Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych MCK Bełchatów. Uczestnicy warsztatów pod czujnym okiem Beaty Królikiewicz, twórczyni bloga Niebo na talerzu, zgłębiali tajniki pieczenia idealnego biszkoptu. Pokazuje, że kuchnia może być prosta, łatwa, przyjemna, nie trzeba spędzać w niej wiele godzin i możemy się relaksować, odpoczywać i wcale nie jest to wysiłkowe. Jak podkreślała prowadząca warsztaty, biszkopt to bardzo łatwe ciasto. Co istotne, można go zrobić bez używania proszku do pieczenia. Gotowanie naprawdę jest bardzo łatwe, to tylko czasem w naszych głowach gdzieś tam ktoś zaszczepił takie przekonanie, że trzeba spędzić wiele godzin w kuchni. Ja nie lubię się narabiać, nie lubię spędzać tych wielu godzin, musi być dla mnie szybko, prosto, bezwysiłkowo, pół godziny i mamy gotowca. To jest wszystko kwestią pokazania patentu, pokazania myku i sposobu na to, w jaki sposób się naprawdę nie narobić. Ja upiekłam 14 biszkoptów, zanim 15 wyszedł mi, ale to tylko dlatego, że przyszła pani Basia i pokazała mi ten trik, ten myk i już wszystko wiem, więc naprawdę zapraszam na warsztaty. Właśnie, co dzisiaj będziecie przygotowywać? Będziemy przygotowywać tort domowym sposobem. Zrobimy biszkopt szybciusieńko. Szybciusieńko przełożymy go kremem i będziemy głównie spędzać czas na odpoczynkach przy kawie. Przygotowując biszkopt, warto jednak pamiętać o kilku zasadach. Nie ma potrzeby używania gotowców. Naprawdę w domowej kuchni pyk i jest. A uchyli na pani troszkę rąbkę? Jak to zrobić? Kluczem do udanego biszkoptu są dobrze ubite białka. I jeżeli piana będzie usztywniona dobrze i dobrze ubita, to nie ma możliwości, żeby biszkopt nie wyszedł. Jak zaznacza pani Beata, popularną metodą na uzyskanie równego, nieopadającego biszkoptu jest rzucenie go świeżo po upieczeniu, jeszcze w blaszce, na podłogę czy blat. I rzucam go z takiej gdzieś wysokości na podłogę. Po co robię ten rzut? Robię ten rzut po to, jak Wam mówiłam o tym dwutlenku węgla, który jest w środku, żeby on się sam szybko wydostał z tego biszkoptu i żebym ja nie miała tego zapalca w środku na pewno. A poza tym on troszeczkę opadnie, będzie zawsze trochę równiejszy. No tutaj myśmy musiały bardzo porządnie ubić tą pianę, bo jeszcze na troszeczkę ta górka wyszła, ale nie szkodzi. I on jest wtedy równiejszy, bardziej zbity i już teraz na pewno nie opadnie. Po upieczeniu ciasta można było przejść do dekorowania. Warto jednak pamiętać, że ciasto musi przestygnąć. Podsumowaniem warsztatów była wspólna degustacja przygotowanego tortu. Można śmiało powiedzieć, że to prawdziwe niebo na talerzu.